Witam Was serdecznie z Żar. Pozdrawiam naszych niemieckich przyjaciół z klubu Astashi Spremberg. Ostatni rok bardzo ciężko nas doświadczył. Nie możemy razem trenować, nie możemy razem się spotykać. I dlatego właśnie dzięki polsko-niemieckiej współpracy młodzieży nagrywamy dla Was ten film. Scenariusz tego filmu został wymyślony przez młodzież. Przygotowali dla Was propozycje zabaw, które można bawić się w domu, różnego rodzaju gry. Pokazują, w jaki sposób spędza młodzież wolny czas. Ponieważ możemy normalnie trenować, możemy się spotykać, chcemy Wam pokazać naszego ducha karate, żebyśmy się nie załamywali w tym trudnym czasie, żeby nasze dzieci spędzały wspaniale czas nie tylko przed ekranami komputerów. Chcemy Wam pokazać piękne miejsca w Żarach, które chcemy wspólnie z Wami zwiedzić. Między innymi jesteśmy teraz na ławeczce niemieckiego kompozytora Telemana, ale mamy również piękny park, czy również piękną wieżę widokową w Zielonym Lesie. Obecnie znajdujemy się w Zielonym Lesie, a dokładnie na wieży widokowej, kilkanaście metrów w górę. Widać stąd piękną okolicę, jak widzicie, coś wspaniałego. Przy dobrej pogodzie możemy nawet zobaczyć górę w Karkonoszach Śnieżkę, która jest wysoka na 1602 metry. Natomiast ta wieża powstała w 1864 roku i odrestaurowana służy mieszkańcom Żar do dzisiejszego dnia. Hi, my name is Hubert, I'm 15 years old. Ein Sport ist Karate, denn es gibt mir selbst Gerichtigkeit und entwickelt meine Konzentration und Motivation. Außerdem Karate hat mich sportlich gemacht. In meiner Freizeit fahre ich Rad, schwimme und lerne Deutsch sprechen. Cześć, jestem Nadia. Brałam udział w wymianie międzynarodowej. Szkoda, że nie możemy się teraz spotkać, a w wolnej chwili gram na keyboardzie i zachęcam na to moich kolegów z Niemiec. Hi, my name is Kasper. I'm 11 years old. I have lessons in my computer already a year. And in my free time, I like to learn English and make nice drawings. Cześć, jestem Lena. Niestety nie możemy się spotkać w tym czasie i nie możemy wyjechać za granicę. Trudno jest nam z treningami i mamy zdalne nauczanie, ale mamy też bardzo dużo wolnego czasu. Ja w wolnym czasie lubię zagrać na ukulele. Ukulele jest to czterostronowa gitara i łatwo się na niej uczy grać. Mogę Wam zagrać. Braliśmy udział z wymiany międzynarodowej z kolegami z Niemiec. Chcieliśmy pokazać, jak spędzamy wolny czas układając puzzle lub grając w gry planszowe. To jest jedna z naszych ulubionych gier, nazywa się Rumikub i często razem gramy w nią na obozach. Gra może wygląda na trudną, ale tak naprawdę jest dosyć łatwa i mamy nadzieję, że uda nam się kiedyś w nią razem zagrać. Nie możemy teraz jeździć za granicę, ale myślę, że się w końcu zobaczymy. Cześć, jestem Laura, mam 6 lat, chodzę do przedszkola i dzisiaj Wam pokażę, co lubię robić w domu w wolnym czasie. Cześć, jestem Wiktor, mam 9 lat. I bardzo lubię, jak się razem spotykamy. A ja bardzo bym chciał Wam pokazać, co robię w wolnym czasie. Na przykład ćwiczę na nunchaku. I na przykład pokażę Wam teraz jakieś triki, które umiem robić. Bardzo nie mogę się doczekać, aż się wszyscy razem spotkamy.
Konnichiwa desu. My name is Natalie. I'm 11 years old, almost 12, and I wanted to show you my drawings and my inspirations of all of the karate I'm training. It's inspired by friends I really love. I would like to stay for like forever. I love them as a family. That's why I wanted to draw them as fantastic people. Have a nice day. Sayonara. W Żarach mamy bardzo dużo ciekawych miejsc, gdzie możemy nabrać energii, zregenerować się po intensywnym wysiłku fizycznym. Chcemy Wam pokazać park, który jest z tyłu za mną. Piękny staw. Przyjdziemy tutaj, odpoczniemy, porozmawiamy, miło spędzimy czas. Mamy dla Was też propozycję ćwiczeń przygotowanych, które można wykonywać w domu, wtedy gdy nie możemy trenować na sali. Są to ćwiczenia proste, aczkolwiek skuteczne i na pewno pomogą nam w podtrzymaniu formy. Hallo, ich grüße euch ganz herzlich aus dem Club Karate Contra aus Żary. Durch die aktuelle Situation, also Corona, können wir kein Training haben, aber wir haben trotzdem Übungen für euch vorbereitet, welche ihr jeden Tag machen könnt, um besser im Karate zu werden. Die erste Übung, die wir euch zeigen möchten, ist ein Cossack Squat. Das ist eine andere Variation von Kniebeugen. Also, ihr geht runter auf ein Bein. Das Bein, das Knie zeigt nach außen, die Ferse ist auf dem Boden. Das linke Bein ist ausgestreckt und die Zehen zeigen nach oben. Ihr versucht, dass der Rücken gerade bleibt, also nicht irgendwie krumm nach unten lehnen, sondern gerade. Dann verlagert ihr euer Gewicht von, sage ich jetzt mal, vom rechten Bein aufs linke. Dabei versuchen, wie gesagt, dass der Rücken gerade ist und nicht irgendwie mit den Händen auf dem Boden. Die nächste Übung ist eine andere Art von Liegestützen, welche außerdem sehr wichtig für unsere Wirbelsäule ist. Bei der Ausführung ist aber wichtig, dass ab der Hüfte abwärts die Beine auf dem Boden bleiben. Wir fangen erst an, wir gehen nur bis zur Hälfte hoch und wieder runter. Alles sehr langsam und ausführlich. Und bei jedem Mal gehen wir ein Stück weiter hoch. Wir können oben uns auch zur linken oder rechten Seite. Die nächste Übung ist der uns allen bekannte Plank. Wir gehen runter auf den Boden. Wichtig ist, die Hände nicht zusammen machen, sondern parallel zu den Schultern gerade auf dem Boden. Die Fersen zusammen und die Pobacken zusammendrücken. Wichtig auch, nicht zusammenfallen, sondern eine gewisse Körperspannung halten, damit der Körper mit in einer Linie ist. Und so halten, solange man kann. Am besten auch, man kann das in Sets machen, 20 Sekunden und immer weiter. Umso länger man es macht, wird man auch immer besser. Fürs Karate ist außerdem sehr wichtig die Dehnung von Beinen, die uns hilft, Beintechniken auszuführen. Diese Übungen helfen euch außerdem, wenn ihr möchtet, einen Spagat auszuführen. Dann fangen wir mal an. Wir gehen runter wie eine Kniebeuge, nur die Beine weiter auseinander, die Knie nach außen drücken. Und dann können wir, wenn es sich gut anfühlt, das Gewicht von links jetzt. Ihr stellt das Bein nach vorne, das hintere Bein liegt auf dem Boden. Ihr verlagert das Gewicht nach vorne und drückt eure Hüften nach vorne. Wichtig ist, die Hüfte soll parallel nach vorne zeigen. Danach verlagert ihr das Gewicht auf euer hinteres Bein. Setzt euch so ein bisschen auf die Ferse. Lehnt euch nach vorne und zieht und dehnt hier hinten das Bein. Dann verlagert ihr das Gewicht wieder nach vorne, legt das Bein im rechten Winkel auf den Boden. Die Hände kommen vor das Bein, das hintere Bein ist ausgestreckt und dann halten wir das. Wenn sie es gut anfühlt und wenn man es schafft, dann kann man sich außerdem noch nach vorne legen. Das sollte die Muskeln hinten am Bein, am oberen Oberschenkel. Und jetzt
Wenn man es kann, kann man auch einen Spagat versuchen. Wenn es weh tut, natürlich nicht übertreiben und sofort aufhören. Diese Übungen, welche ich euch jetzt gezeigt habe, sind nur ein Beispiel von den Übungen, welche wir jeden Tag ausführen. Wichtig für unsere Gesundheit ist, dass wir diese Übungen systematisch und ordentlich ausführen. Wichtig außerdem für die Gesundheit ist, dass man viele verschiedene macht. Dies waren jetzt ein paar Beispiele, welche wir jeden Tag machen. Ich hoffe, dass wir uns bald wiedersehen, dass wir wieder gemeinsam trainieren können. Bis dahin, viele Grüße.